Marcin Filipiak przyjechał do nas z Gorzowa, jest oficjalnym szkoleniowcem Polskiej Federacji Kettlebell i Fitness. Zajmuje się pięciobojem, no jest wielokrotnym mistrzem świata w tej dziedzinie, na pewno jest najlepszy w Polsce, no i też czołówka europejska i światowa. Pięciobój jest dla nas nowy, zwykle startujemy w klasycznych zawodach z Kettlebell Sport, gdzie pracujemy 10 minut z odważnikiem, natomiast tutaj konkurencja polega na tym, że jest 5 różnych ćwiczeń i każde robimy przez 6 minut i odpoczywamy 5 minut. Dużo więcej siły tutaj używamy, no jest dla nas nowość i bardzo się tym ekscytujemy. Najbliższe zawody są w marcu w Rybniku i zastanawiamy się mocno nad tym. Niektórym osobom bardzo właśnie pasuje taka forma zawodów. Część już z naszych podopiecznych startowała w tamtym roku w takich zawodach. No i chcemy się rozwijać cały czas i to dla nas jest bardzo interesujące. Co słychać u Anny Gąsiorowskiej sportowo? Sportowo super. Zakończyłam tamten rok zdobywając Mistrzostwo Europy w Kettlebell Sport. To jest moje ogromne osiągnięcie. Jestem przeszczęśliwa. Teraz najbliższe zawody, na które się szykujemy, to są 1 kwietnia Mistrzostwa Polski. No i to też po tym idę udział w Mistrzostwach Świata i Europy w tym roku. I bardzo mocno się już przygotowujemy. A gdyby ktoś po naszym materiale chciał spróbować swoich sił w tym sporcie, to jak może tego dokonać? No to jest najlepszy czas, dlatego że właśnie rusza nowa grupa, gdzie zaczynamy od podstaw, totalnie dla każdego. Znamy wiele przypadków, którzy trenują u nas, którzy nie mieli w ogóle do czynienia ze sportem. Zresztą ja sama zaczęłam trenować dopiero w dorosłym życiu i serdecznie wszystkich zapraszamy. Znajdziecie mnie wszędzie na Facebooku, na Instagramie i po prostu przyjdźcie i zobaczcie. Kettle to jest cudowny sport. Nie tylko dla dorosłych, już od 7 roku życia zapraszamy do 70+.